Hej, siemaneczko, witajcie z tej strony Gilan i witam dzisiaj w odcinku, w którym chciałem wam przedstawić, jak wziąć udział w Galaxy Cupie i generalnie jak to się je i jak to się robi i jak wejść w ogóle w niego. Także pierwszą rzeczą wchodzicie na swój telefon, wpisujecie sobie w Chroma Fortnite Android, wyskakuje wam właśnie okienko z Fortnite'a, wchodzicie w to, tam macie wszystko krok po kroku, co macie zrobić i generalnie ściągacie go na swój telefon. Jeśli macie już go na swoim telefonie, w zakładkach Rywalizuj, macie taki turniej Galaxy Cup. Jak ja to nagrałem, jeszcze pół godziny do niego zostało i generalnie nie musicie się do niego zarejestrować, nic zrobić. Też nie musicie mieć jakiegoś danego telefonu, możecie jakiego chcecie, no ale oczywiście to wiadomo, czy macie lepszy, czy macie gorszy, to tym więcej FPS-ów w gierce. No i generalnie tak. Jeśli zagracie 5 gierek, dostajecie darmową skórkę do broni. Dzisiaj i jutro to jest turniej od 19 do 22. Jeśli zagracie 5 gierek, dostajecie skórkę Galaxy. Skórkę w sensie do broni, tak, do broni taką Galaxy. A jeśli zajmiecie top 10 tysięcy, to dostaniecie skina Galaxy. Jeśli mi się uda oczywiście też go zdobyć, to w następnym odcinku wam go pokażę, ale no, jeśli mi się nie uda, no to po prostu wam go nie pokażę i tyle. No i w sumie jeśli chodzi o takie informacje, to tak jeszcze z tym Galaxy Cupem wygląda. No oczywiście mało jest tam FPS, ten jest chyba max 60 FPS na telefonie, także ciężko jest to zrobić. No i mówię, musicie tylko mieć właśnie jakiś, no czy to dobry, czy telefon, czy to słabszy. Ja na przykład na mojej mam po 20-30 FPS-ów i jakoś jeszcze w miarę, no wiadomo, że są spadki do nawet zera, ale da się jakoś to zrobić. No i 10 tysięcy najlepszych dostaje skórkę Galaxy, a za 5 gierek macie skin do broni. Generalnie no to skina jest ciężko, bo jednak 10 tysięcy to jest, mówię, bardzo ciężka sprawa, ale no mam nadzieję, że wam już trochę wyjaśniłem i że wiecie już jak teraz bić, także mam nadzieję, że zostawicie łapkę za to i ja się z wami żegnam, siemaneczko.